Widziałem we śnie obraz szalony, z wrogim ślepiem patrzące niebo i tłum biegnących we wszystkie strony, ludzkich korpusów z głowami zwierząt, krzyk konających więznący w gardle, odkutym butem miażdżone kości i strach przed śmiercią, co przyszła nagle. Bez zapowiedzi i bez litości, bez siedmiu listów, siedmiu pieczęci, siedmiu aniołów i trąb na trwogę, apokalipsy minut 30 przez naszych ziemskich stworzone bogów. Po siedmiu kłamstwach i siedmiu zdradach, siedmiu uściskach przywódczych dłoni i podpisanych siedmiu układach o zaprzestaniu produkcji broni. Widziałem drugi obraz łudny, dymem pożogi zasnute kraje, stępniących życiem zgliszcza bezludne, cmentarze miast, co miały być rajem. Czy sen to był, czy była to jawa, czy wyobraźni chorej majak, nie wiem. Lecz pamięć drąży obawa, że koniec może być właśnie taki. Bez siedmiu listów, siedmiu pieczęci, siedmiu aniołów i trąb na trwogę, apokalipsy minut 30 przez naszych ziemskich stworzone bogów. Po siedmiu kłamstwach i siedmiu zdradach, siedmiu uściskach przywódczych dłoni i podpisanych siedmiu układach o zaprzestaniu produkcji broni. Bez siedmiu listów, siedmiu pieczęci, siedmiu aniołów i trąb na trwogę, apokalipsy minut 30 przez naszych ziemskich stworzone bogów. Po siedmiu kłamstwach i siedmiu zdradach, siedmiu uściskach przywódczych dłoni i podpisanych siedmiu układach o zaprzestaniu produkcji broni.